Za tymi murami działy się rzeczy straszne, o których każdy z nas wie. Jednak działy się też również wydarzenia, które ukazywały postacie i hart ducha, który pozwalał przeżyć i dawał innym współwięźniom szansę i nadzieję na zwycięstwo. Taką osobą był Tadeusz Pietrzykowski, słynny bokser, który swoje sukcesy święcił nie na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, ale w obozie koncentracyjnym, gdzie zdobył tytuł Mistrza Wszechwag obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tadeusz Pietrzykowski jest mało znaną postacią, jednak mam nadzieję, że mój film, jak i niebawem wchodzący film oparty na biografii tego boksera, przybliży nam tą postać. Tadeusz Pietrzykowski przyszedł na świat w 1917 roku i był wychowywany w etosie umiłowania ojczyzny, wolności, jak i walki dla niej. Mimo że w rodzinie nikt nie interesował się boksem, młody Tadeusz zapisał się do sekcji bokserskiej Wojskowego Klubu Sportowego Legia, gdzie trafił pod skrzydła legendarnego trenera boksu Feliksa Sztama. Ten, widząc, jakim talentem dysponuje, zajął się jego wychowaniem. Dzięki tej współpracy już niebawem został okrzyknięty najlepszym bokserem w wadze koguciej, a w jednej z ówczesnych gazet pisano: człowiek o żelaznej woli i pięściach ze stali. Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał błyskotliwą karierę Tadeusza. Brał on udział w obronie Warszawy, a po upadku Polski postanowił przedostać się do Francji, aby tam wstąpić do formującej się armii polskiej. Podczas próby przedostania się przez jugosłowiańską granicę został pojmany przez węgierskich żandarmów i przewieziony do Nowego Sącza. Tam oddany w ręce gestapo, został poddany torturom i ostatecznie 14 czerwca 1940 roku trafił do powstającego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzymał numer 77. Podczas pierwszych dni więźniowie byli poddawani tzw. kwarantannie. Bestialskie metody, jakie jej towarzyszyły, czyli mordercze ćwiczenia i kary, miały złamać ich ducha i wyeliminować słabe jednostki, które po prostu umierały z wycieńczenia i głodu. Niebawem Pietrzykowski został oddelegowany do pierwszych prac. I mimo młodego wieku, jak i dużej sprawności fizycznej, prace te, jak i niskiej jakości wyżywienie, dostawał dziennie około 25 dg chleba, 1 litr wodnistej zupy i czasami pół litra kawy, dawały mu się we znaki. Na początku 1941 roku do obozu trafił nowy kapo Walter Dünning, który dał się poznać jako okrutnik. Strażnicy, aby wywołać większy respekt na więźniach, dodatkowo rozpuścili plotkę, że był zawodowym bokserem. W tym momencie Tadeusz dostał propozycję walki z bestią za dodatkową porcję chleba. Chłopak, mimo usilnych błagań jego przyjaciół, aby tego nie robił, zdając sobie sprawę, że i tak niebawem umrze z głodu, przystał na ten pojedynek. Walka rozegrała się w kuchni obozowej. Gdy do prowizorycznego ringu wszedł ważący niespełna 40 kg Tadeusz, naprzeciw niego stał 70-kilogramowy, dobrze odżywiony mężczyzna. Widząc dysproporcję, zebrani zaczęli się śmiać, a Niemcy zapytali, czy na pewno chce walczyć. Ten bez wahania odpowiedział: tak. Przyświecała mu jedna myśl: za walkę dają chleb. Mimo dysproporcji, wychudzony Pietrzykowski przypomniał sobie wszystko, czego nauczył go legendarny Sztam. Walka rozpoczęła się na komendę sędziego i nie przebiegała tak, jak sobie to wyobrażali zebrani. Młody bokser świetnie sobie radził z Niemcem, a w drugiej rundzie po potężnym sierpowy Dünning przerwał walkę, twierdząc, że już wystarczy, nie szczędząc słów podziwu dla jego techniki i ducha walki. Tak oto otrzymał swój chleb i rozpoczął karierę obozowego boksera. Niebawem Teddy również stoczył walki z polskimi pięściarzami, ale wspominał, że nie obijał ich zbytnio, aby Niemcy nie mieli satysfakcji. Z czasem walki przeistoczyły się w wielki hazard, a Niemcy specjalnie dobierali mu z transportów najlepszych przeciwników. Po jednej z walk pewien SS-man zarobił aż 10 tysięcy marek i w nagrodę przekazał Tadeuszowi 5 kotłów zupy, które w tym dniu pozwoliły jemu i wielu więźniom zaspokoić głód.
Zwycięska pasca trwała aż do lata 1942 roku, kiedy trafił na mistrza Danii w wadze półśredniej Leo Sandersa, pięściarza pochodzenia żydowskiego. Wtedy to doznał pierwszej i jedynej porażki, ale w rewanżu już przeciwnikowi nie dał żadnych szans, pokonując go przez techniczny nokaut. Kolejną walką była walka z okrutnym Niemcem, który otrzymał miano Polakobójcy. I mimo różnicy wagi, i tym razem nie dał przeciwnikowi żadnych szans. Jak wspomniał, nigdy w życiu nie znokautował swojego przeciwnika z taką przyjemnością. To w tej walce posłał przeciwnika na deski i gdy ten już leżał, podbiegł i zadał mu cios dobijający, czego jak sam później przyznał, nigdy nie robił. Po tym pojedynku pod pozorem badań został przeniesiony do szpitala, gdzie podczas medycznych eksperymentów zakażono go tyfusem. Jednak dzięki opiece swoich kolegów udało mu się stanąć na nogi i niebawem ponownie obijał Niemców w ringu. Na przełomie 1942-1943 roku stoczył walkę z holenderskim Żydem, którego żonę wraz z dziećmi zamordowano w Brzezińce. Przeciwnik był dobrym pięściarzem i Tadeusz zakończył ten pojedynek remisem. Jednak sam przyznał później: zwycięstwo nad nim mnie by nic nie dało, a mojego przeciwnika zgubiło, ponieważ kapo bloku numer 9, Miki, postawił na niego dużą sumę pieniędzy i na pewno zemściłby się na nim za przegraną. Ponieważ walka nie została rozstrzygnięta, mój przeciwnik zyskał uznanie w oczach kapo Miki i został zatrudniony przy noszeniu kotłów z kuchni, co umożliwiło potajemnie dożywianie się. Później bokser ten został przeniesiony do innego obozu. Walki z Niemcami dawały Teddy'emu szansę na przeżycie, ale posiadały też inny wydźwięk. Jego sukcesy miały olbrzymie znaczenie dla pozostałych więźniów. Zwycięstwa te dodawały im otuchy. Zaczynali wierzyć, że Niemcy nie są niepokonani. Wszystkie sukcesy naszego pięściarza nad Niemcami zaczęły ich drażnić i niebawem Tadeusz zainteresował się gestapo, czego efektem miała być kara śmierci. Na szczęście w tym samym czasie do obozu przybył kierownik obozu koncentracyjnego w Nürnberg, Hans Lütkemeyer. Hans i Tadeusz znali się jeszcze sprzed wojny, kiedy to podczas finałowej i zarazem zwycięskiej walki na międzynarodowym turnieju bokserskim w Poznaniu w 1938 roku Niemiec był arbitrem. Lütkemeyer rozpoznał pięściarza i zaproponował mu przeniesienie do swojego obozu. Tadeusz, wiedząc co go może tutaj czekać, od razu przystał na propozycję. Warto również nadmienić, że Tadeusz poza byciem obozowym bokserem, który obijając Niemców dawał nadzieję innym, włączył się w działalność konspiracyjną. Po przybyciu do obozu rotmistrza Pileckiego od razu włączył się w jego siatkę i po pewnym czasie został jego adiutantem. Brał czynny udział w zamachu na komendanta obozu Rudolfa Hyssa, który mimo że nie zakończył się pełnym sukcesem, wyeliminował na pewien czas z nadzoru nad obozem okrutnego dowódcę, dając tym samym więźniom radość i ulgę. Zamach na szczęście nie został wykryty, a polegał na tym, że ulubiony koń Hyssa, który opiekowali się więźniowie, miał go ponieść i zrzucić w pędzie, powodując śmierć. Tadeusz opuścił obóz 14 marca 1943 roku i został przeniesiony do obozu w Neugemen, gdzie też niebawem rozpoczął karierę obozowego pięściarza. Przed wyjazdem Walter Dürling da mu dwie pary bokserskich rękawic. Natomiast zaprzyjaźniona nim Niemka Hanauer wszy zarażone tyfusem, które w nowym obozie podrzucał hitlerowcom. Pierwszą swoją walkę stoczył z kapo Jimmy Cacton, który znany był z okrucieństwa, a zarazem Teddy sięgał mu tylko do ramion. Mimo takiej dysproporcji kapo dwukrotnie padał na deski, a po drugim razie musiano go cucić przez 15 minut. Najsłynniejszym pojedynkiem naszego Teddy'ego miał być pojedynek w sierpniu 1943 roku. Jego przeciwnikiem był Niemiec Charlie Hottenbach, wicemistrz amerykańskiego świata boksu zawodowego wagi półśredniej. Walka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i w dobie porażek na froncie rozgrzewała niemieckie głowy do czerwoności.
Niemcy stawiali 10 do 1 przeciw Tediemu, a plotka głosiła, że komendant postawił na Polaka. Po wejściu na ring Tadeusz poprosił o zmianę zasad. Zamiast 3 rund zaproponował walkę aż do zwycięstwa przez knockout. I tak oto zaczął się ten pojedynek. Hottenbach, mimo ogromnej tężyzny, nie potrafił z sprawnością dorównać Polakowi. Szali wpadł we wściekłość i ruszył do frontalnego ataku, na co czekał Teddy. Uniknął gradu uderzeń, wyprowadził serię ciosów w brzuch i poprawił soczystym sierpowym, który powalił niemieckiego zawodowca na deski i nie pozwolił mu się w drugiej rundzie dalej kontynuować walki. Tadeusz Pietrzykowski po przeniesieniu z Auschwitz stoczył jeszcze 20 walk, a jego ostatnią był pojedynek z Osiraninem Kostią Kostianinowem, którego mimo jak zwykle dysproporcji sił pokonał. 15 kwietnia 1945 roku Anglicy zajęli obóz i tym samym przynieśli wolność Tadeuszowi i wielu więźniom. Po 5 latach obozowej niewoli był wolny i nie zastanawiając się długo wstąpił do pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Po wojnie wrócił do kraju i brał udział w procesie komendanta obozu Rudolfa Hyssa, a po aresztowaniu Witolda Pileckiego starał się pomóc jak mógł w jego uwolnieniu. Ostatecznie został bardzo lubianym nauczycielem i trenerem boksu. Zamieszkał w Bielsku-Białej, gdzie zmarł 17 kwietnia 1991 roku. Jestem tutaj dzisiaj, aby przypomnieć i co ważne, nie pozwolić zapomnieć o heroicznych czynach naszych rodaków, którzy w jasny sposób i wbrew obowiązującej narracji pokazują, że to Polacy byli ofiarami, a nie oprawcami. Warto w tym momencie przypomnieć słowa, że jeszcze tutaj pamięć tkwi o numerze 77, który boksował Niemców tak jak chciał i w ringu dawał im odwet za to, co naszych więźniów spotykało w polu. Dziękuję za Wasze wsparcie i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.